Halo, halo. Halo, cześć, witam. Cześć, cześć. Skąd jesteś? Jak się nazywasz? I jakie masz pytanko? I do kogo? Marek z Poznania dzwoni. Cześć, Cześć, Marku. Marek. Cześć, witam was serdecznie. Chłopaki, Na sam głos. chciałbym tutaj z tego miejsca pozdrowić Natana Marconia i chciałem ci powiedzieć, że Dzięki. ja też kiedyś byłem dokładnie w tym samym punkcie, co ty, można powiedzieć, bo ja byłem zewsząd atakowany pytaniami i wszelkimi niezbyt niemiłymi sugestiami o treningówki, o środki dopingujące i doskonale cię rozumiem, ale muszę ci powiedzieć, że spokojna głowa, bo dla mnie też wtedy to był chyba najlepszy okres, jeśli chodzi o zarobki jako No, o tym właśnie influencera. mówiłem. Także generalnie spokojna głowa, Miło, ale że przyszło ktoś mi do rozumie. głowy takie pytanie do ciebie, Natan. Tak? Potraktuj to pytanie raczej jako taki żart. No spoko, ja wszystko Ale traktuję jako żart w większości, to więc... jest Adbuster. świetnie. Adbuster! Tak. Super Okej, okay. podejście. Cześć. Co, Cześć, siema. skojarzyłem głos Natan, właśnie, ale nie słuchaj. wiedziałem kto za bardzo. Pytanie żart. No mówię, zupełnie na luzie, bo wszelkie nielegalne substancje, środki dopingujące i inne nielegalne rzeczy, można zbadać ich obecność na podstawie wiele, wiele miesięcy wstecz na podstawie włosów. Wiem, Czy pisali dlatego ludzie. chciałeś włosy? Kurwa. Okej, to było pytanie Wiedział. dowcip, co tam się nie przywiązuje do tego. To ty mnie A jak obcinałeś. oglądam. Przecież. Słucham? Przecież ty mnie Miałem co obcinałeś. mówić. Zaraz to czytałem. No to wiesz doskonale. A to nie jest tak, A ale pytanie. serio pytam, że jakbym miał to w organizmie, to przecież niszczyłem na łyso włosów. To nie jest tak, że dalej No. mam te włosy. W sensie ja nie wiem, dlatego się pytam. To nie jest tak, że ja dalej mam te Nie, włosy po prostu? to Nie wiem, nie było. jestem lekarzem, stary. No ja To też nie. było pytanie w kontekście Nie, żartu, no ale wiem, ja rozumiem. oglądam tak tego face to face'a i tak coś mi nie pasuje, bo wy nie startujecie w zawodach kulturystycznych. Kurde, A mi skąd się też. już naprawdę ten temat? Ja mam wrażenie, że non-stop jest wałkowane to samo ciągle. Pchnięcie Jest. w płatki i czy Natan był czysty. Ej, chłopaki, opowiedzcie trochę o MMA. Jak wy się czujecie jako kulturyści w tym świecie MMA? Jak wam idzie na treningach? Jaka płaszczyzna jest dla was bardziej atrakcyjna? Gdzie się lepiej czujecie? Co czujecie, jak dostaniecie na sparingu gonga na łeb? To jest dla was coś nowego. Opowiedzcie trochę o MMA. Nie ciągle o tych płatkach, fagaty, o tym, czy Natan był czysty. To już nikogo nie obchodzi. To już było 1000 razy wałkowane na Ale wiesz, Facebooku. Adbuster, on z tego zasłynął na TikToku, że wiesz, naturalna transformacja. I teraz jak jest No i tak, młode dalej to osoby, które idą na potwierdzam. siłownię i zaczynają trenować, mogą nie mieć motywacji, jeżeli nie będą mieli takich efektów jak Czyli on, nie? oglądając Christophera Bamsteta, który motywuje miliony ludzi, którzy ćwiczą na przykład naturalnie, to mówisz, że gdybym oczywiście brał, to On mówisz, jest że naturalny? którzy ćwiczą naturalnie, powiedziałem o ludziach, milionach Ale ludzi. oni wiedzą, że nie jest naturalny. No Co i co? innego? No to co innego, jak oglądasz Każdy tylko włosowy? ma inną genetykę, każdy inaczej i tak będzie wyglądać, bo ma inny kształt mięśni, każdy układ. Co to w ogóle? Ale to Nie widać. startujecie w zawodach kulturystycznych, błagam No was, to jest to jedyny o jakby zarzut, MMA, więc. proszę. To jest z mojej strony prośba, Menadżer kazał dzięki, powiedzieć, pozdrawiam to was, cześć. powiedziałem. I więcej nie mam w głowie. Tylko to, co się nauczyłem z karteczki od menadżera. Jeszcze raz, Marku, tą końcówkę. No jeszcze raz chciałem poprosić o coś o MMA, bo to nie są zawody kulturystyczne, to jest Sejm MMA, a nie Sejm kulturystyka. Powiedzcie coś o MMA, jak się czujecie na treningach? Odpowiedzcie Markowi. Bardzo dobrze. Cześć, pozdrawiam. Cześć, 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 byku. Siano. Generalnie rzecz biorąc, jesteście świeżakami też w tym sporcie, a ty powiedziałeś przy tym zestawie pytań tak lub nie, że uważasz, że masz niższe umiejętności od wiejskiego koksa. Tak, Przyznałeś. tak.